No i witam ponownie. I dobra, wracamy do holterstwa Lalena Hlalu. I tak, dobra. Tylko co tu zrobić? Tylko nadal nie wiem co zrobić. Mogę sobie coś patrzeć w sumie. Nie wiem, zagadajmy jeszcze raz do strażnika. Strażnik Hlalu, prawo cesarstwa, tak. Teraz tam gdzie wojowników, tak, tak, tak. O, opis mordercy. To może być Tanelen Velas z Bedajców. I z Bedajców leży tuż obok pomostu, przy którym zatrzymuje się łazik. No, czyli tak jak myślałem, że ktoś z Bedajców. Ach, nadal nie coś trafię. Ale dobra. No, mówiłem, że i z Bedajców. A więc okej, wchodzimy. No, to nawet ty jesteś. Okej. Okay. Tylko teraz pytanie. Czy jak go zaatakuję? Zaraz, może najpierw z nim porozmawiamy. Tak, bla bla bla. Ja? Ależ nie, musisz się mylić. To był ten Argonianin, 9 palców. Aha. Czyli musimy go zaatakować o tak o po prostu. Tylko teraz, czy to nie wywoła grzywny? Tak na wszelki wypadek zrobię sobie, dam sobie pierścień przeniesienia, znaczy no, żeby był tam przy gościu, który nam da grzywnę do połowy. Tak przy południowym murze. Okej. Chodź tutaj. Okej, okay, to byłeś ty. I okej, okay, i jeszcze się od razu podleczymy. Mhm. I koniec z tych. Jeszcze raz spróbujemy zaklęcie walnąć. Ne. Ale powiem wam, że ze dwa razy udało mi się poza wizją walnąć to zaklęcie tam, z tego co pamiętam. No nic, jak to ludzie nazywają, jest to klątwa let's playera. Ale tak, no ale ty go zabiłeś i ty za to zapłacisz. Wow, mocny jesteś. I już lecą na mnie, więc będzie nie za ciekawie. Wow. Ale to w sumie weźmiemy, ale to sobie weźmiemy. Z shiftem czy z kontrolem? Shiftem czy z kontrolem? Z shiftem. Zawsze zapominam. Teraz zobaczymy. To weźmiemy, to też weźmiemy. Okej. No, jakoś nam się udało. Ale mimo wszystko sobie walniemy miksturkę przywrócenia zdrowia. No, okej, może klasyczne przywrócenie zdrowia. Zapomniałem w ogóle R nacisnąć, dlatego. No, cóż, chcemy naszą cenę zmniejszyć. Na mieście mówi się, że cena za twoją głowę wynosi 1040 sztuk złota. Gilia złodziei przyjęła cię w swe szeregi i masz tam dobrą opinię, dzięki czemu problem twój rozwiąże za 520 septimów. No to tak, pewnie zapłacę. Okej. Okay. No to, no tak jak myślałem. Ale przynajmniej sprawa załatwiona i mamy parę rzeczy na Sela. Ty coś? Nie, ty masz szkolenie. W ogóle jest tu jakiś handlarz, bo nie pamiętam. Jest to handel. Ale czy ty to skupujesz? Aha, no nie kupuję takich rzeczy. Dobra. Pójdziemy sobie do tego Ravira, czy jak tam ten Kashid się nazywa. W ogóle jeszcze na zegarek popatrzę, bo już nie pamiętam. Okej, okay, dobra. To teraz tak, do Ravira. O, akrobatyka wzrosła do 24. No to już nam daje chyba 6 punktów. Chyba tak. Później zobaczę. No, ale dobra. Właśnie w sumie to możemy przy okazji wykorzystać parę tych młotków. O, pewnie, że jest trochę ich.
zobaczmy. Płatnelstwo jest tutaj. 39 i 5 jest punktów. Aha. Okej. Okay. No tutaj mamy Dawida. Do którego też chętnie podejdziemy. Ten dalej w tej sukience. Handel. Co my to mieliśmy? To. Coś jeszcze? Aha, ten topwód. Chociaż pomyślmy. 1,24. To uderzenie ma. Tutaj jest 1,32, ale to jest magiczne. No nie, no przydałoby nam się broń jednak jednoręczna, jak magiczna, jeżeli byśmy chcieli używać tarczy. Bo tak latać z jednym i drugim toporem. Dobra, na razie sprzedamy. Najwyżej, no, najwyżej sobie się od niego odkupi. No, dobra. 275, zobaczymy, czy się uda. Raz, dwa, trzy, cztery. Ha! Pewnie, że się udało. Niby się nie udało, proszę. No, ale dobra. To idziemy do... tam... siedziby Rady Rodu Klaru, żeby zdać raport, że nasze zadanie jako detektywa, sędziego i kata zostało załatwione. Cześć. Oho, i od razu sobie tutaj damy ten oznaczenie. Udało ci się dowiedzieć, przez kogo zginął Dalen Klalu? No tak, i nawet go zabiłem. Tanelen Velas zginął w swojej ręki. Rod Klalu zapamięta dokonaną przez ciebie słuszną pomstę. Oto nagroda za rozwiązanie tej sprawy. 1000 smoków. No to proszę, zwróciło nam się te 480. Gdybyśmy... No, jak zapłacilibyśmy, to byśmy byli 40 setiów w plecy. A tak? No. Ale dobra. Awansu nie dostaniemy, bo nie mamy tam na 40 punktów rozwinięte. Ale coś jeszcze dla nas? Interesy? Tylko handel ebonem uległ zmianie. To o co chodzi? Kompania wschodniocesarska zagroziła, że ebon będzie jej sprzedawać rud Redoran. Chyba, że obniżymy ceny. Masz dwa wyjścia. Albo Kantunian Ponius z Ebonheld zostanie przekonany do handlu z nami, albo kopalnia Sundanit musi zostać wyłączona z gry, co oznacza śmierć jej szefa, Dalnasa Tedalena. Jeśli uda ci się załatwić obie sprawy, to być może czeka cię premia. No, proszę, proszę. Czyli niby daje nam wybór, ale mówi, żebyśmy zrobili obie rzeczy. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda w dzienniku. Kompania Wschodnio... Boże. Kompania Wschodnio-Cesarska zagroziła, że będzie kupować ebon sprzedawany przez Rutherora, jeśli Rut Hlalu nie obniży cen. Kanturian Ponius w kopalni wschodnio-cesarskiej w Ebonheld musi zostać przekonany, że należy kupować ebon wyłącznie od Rutu Hlalu, ale będziemy musieli zamknąć kopalnię Sundanit. Wow. Dobra, jeszcze się powiedz nam tylko, gdzie jest ta kopalnia. Sundanit to jedyna kopalnia kontrolowana obecnie przez Rutherdoran. Aby się tam dostać, idź do Altrun i znajdź ścieżkę, jaka mija Altrun i Fort Jeleni. Prowadząc na południe. Idź tą ścieżką na wschód, aż ukaże ci się upiorna bariera. Następnie trzymaj się prawej strony, aż dotrzesz do kopalni. Okej. Ale dobra, to najpierw zacznijmy od tego Ebonheld. Teraz tak sobie myślę... Jakby się tam teraz dostać? Potrzebny nam ten statek, bo w Ebonheld nie ma ani gildii magów, ani łazika, co nadal mnie zapie.
ale dobra. To przejdziemy do Seidanin. I... no nawet będzie najtaniej. Seidanin i stamtąd weźmiemy statek, bo no dzięki modowi jest to możliwe. Tak, tak, tak. Okej. No tutaj jest pełno strażników, jest, nie uda się nawet spukraść. Ale to trudno się mówi. O nic nie chodzi, a dobra. Teraz pytanie, który statek zabierał nas do Evonlands? Czy któryś z tych, czy tamten, co tam jest gdzieś? No zobaczymy. Jesteś przewoźnikiem? Nie jesteś. Podróż? Nie, nie ma. Koniec. Wydaje mi się coś, że to tamten gość miał takie możliwości. Ale zaraz zobaczymy. Dobra, Evonhels, dobra. Ciekawe, czy nam powiedziało gdzieś. Ciekawe, czy znajdę tego gościa, czy będę musiał się teraz wrócić. No ale dobra, jeżeli będę musiał się wrócić, to najwyżej sobie cięcie. Chociaż na wszelki wypadek zobaczę. Tutaj kopalnie jajka nie. Zaraz. W kopalni wschodnio-cesarskiej w Evonhels. Chyba to jest tam jakaś ta siedziba tej kopalni, z tego co pamiętam. Zaraz zobaczymy. Znaczy nie kopalni, tylko w ogóle tej kompanii wschodnio-cesarskiej. Ha, jest Evonhels, dobra. No to się przenosimy. Matka, już noc jest. Okej. I teraz gdzie była ta kopalnia? To już chyba nie ta... północny magazyn. Tutaj mamy... o, jest siedziba kompanii wschodnio-cesarskiej. Okej. Dobra, to nie on. To na pewno nie on. Musimy tego gościa znaleźć. Dobra. Tutaj? A ktoś tu jest. To. O, to on. Cantanius Ponius. Handel Ebonem. Jestem Cantanius Ponius. Zwierzchnik agencji, którą kopalnia wschodnio-cesarska prowadzi w Evonhels do usług. Zobaczymy, jeśli uważasz, że możesz tam więcej zaoferować. No mogę, na przykład mogę zaoferować 100 sztuk złota. O tak, pieniądze, właśnie o tym chodziło. Ach, money. Okej. Okay. O, retoryka wzrosła do 8. Handel ebonem. Jeszcze? No to jeszcze. Udało ci się mnie przekonać. Niech tu Chlalu wie, że przedłużę kontrakt na następny rok. Ha, dobra. No to nawet łatwo poszło. A za te nagrody, które dostajemy od rodu Chlalu, to będzie na pewno rekompensata. A więc dobra, to jest załatwione. Teraz musimy udać się w stronę kopalni Sultan, która... Altrun. Dobra. Czyli musimy się do Altrun udać, a... tylko którędy? Podróż. Vivek Teltanora. Dobra, Vivek, będzie dobrze. Dzielnica przybyszów. No tak, to musimy teraz udać się do Gildimarów, okej. Okay. I stamtąd udamy się do Altrun. W ogóle tak, to dużo czasu zajmuje. Takie podróżowanie przez łazikami, statkami. No ale mówi się trudno. Idziemy dalej. Dlatego wolę używać tych teleportów w Liliach, co jest natychmiastowe względem czasu w grze. No i w sumie względem czasu nagrania. Chociaż względem czasu nagrania to też tyle samo zajmuje. Teraz niedolny pantat. Ten. No, jak to się nazywa? No, ten taki główny hall, co tam jest, to na samej górze. Tutaj idziemy.
jesteśmy. Nie, główny pancer. To nie. Jeszcze wyżej. No to taka kopuła. O, tutaj. O, tutaj jest wejście. Hop, 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 hop. O właśnie, plac. No, dokładnie plac. Tu jest gildia wojowników, to do gildii magów. I do teleportu. Tak. I teraz tutaj, okej. I mieliśmy się udać do Altrun. Tak? Tak, do Altrun. Okej. No i jesteśmy w Altrun i teraz tak. Tutaj. Tu jest wyjście. Okej. I suppose I have a moment. What is it? A czy ty nie byłeś czasem w środku? No ale dobra, nieważne. I teraz tak, jak to tam wygląda? Tak, udać się na południe, aż zobaczę ścieżkę łączącą Altrun z Fortem Jelenia. Potem na wschód, do upiornej bariery. I potem trzymać się prawej strony. Okej. Czyli tutaj idziemy, tak, wychodzimy z Altrun. I udajemy się na południe. Okej. Na południe to będzie gdzieś tutaj, no to dobra, pójdźmy drogą. I jest tutaj na południe. Dobra. Dość ciemno, znowu ciemno, noc. Straszno. Ale ktoś tutaj stoi. Tutaj mamy szczura. To się nim zajmiemy. Chodź, przytulimy cię. Chyba nie lubi przytulania toporem. A, weźmiemy korzeń jeden. Czemu nie? A, witam panią. O co chodzi? Coś tu się stało? Ej, ty! Tak, ty! Potrzebna mi eskolta. Poradzisz sobie? Zależy gdzie. Celem mojej podróży jest Upiorna Brama, do której muszę się dostać w przeciągu 2 dni. Jeśli zgodzisz się mnie eskortować, dostaniesz pokaźny napiwek. Nie mam czasu do stracenia, a zatem idziemy? No skoro trzeba cię odprowadzić na miejsce... No dobra. Dobrze, a zatem chodźmy. I lepiej się pośpieszmy. Okej. Dobra, to musimy iść do Upiornej Bramy. Upiorna Brama jest gdzieś chyba tutaj, o ile dobrze pamiętam. Ja sobie tutaj zapiszę grę. I tak, teraz tylko nie pamiętam, w którą stronę to się idzie. Do tej Upiornej Bramy. Czy tam na tym rozwidleniu był znak? Jest tam jakiś znak. O Boże. Jezu, jaka ty wolna jesteś. No ale cóż, tak to już jest ze skortami. I ty chcesz tam w 2 dni dojść. Okej. Okay. Teraz w którą stronę? Margan, Altrun, Fort Jeleni. Kurczę. Nie, na pewno nie w tą stronę. Dobra, to pójdziemy w tamtą stronę, tak jak ona była. No, bo tam też jest ten Fort Jeleni. No jak tam jest w sumie bariera, no to się dostanie jakoś do Upiornej Bramy. Więc okej, okay, tam jest ten pełzacz, nie, pędlak? A ty gdzie? Jezu! O matko, to będzie długa eskorta. Jak ty będziesz się tak wlokła. To nie dojdziemy tam w tydzień. Czy ty się cofasz, kiedy ja się odsuwam? Znaczy odwracam? Kobieto, ogarnij się, kobieto. Dobra, to jest... Dobra, nie będę tego komentował. To jest ten Altrun, tak? Altrun. Jezu. Jesteś niemożliwa.
Jak ty chcesz się tam dostać? Jeszcze jest kawał do drogi. Oj. Oj. Dobra. Dobra, ja tutaj sobie jeszcze trochę ponarzekam. Ale wydaje mi się, że ja chyba ją poza wizją będę eskortował, bo na pewno nie ma sensu pokazywać jak będzie tutaj w takim tempie chodziła. A więc jak już będę blisko, to wznowię nagrywanie, a więc cięcie. O matko, po 10 minutach mozdęki wreszcie jesteś przy tej upiornej bramie. Że ty jesteś taka wolna, kobieto. Ale dobra. Dobra. Już po prostu... Przełącznik pewnie albo nie działa, albo zabiją nas, jak go tkniemy. No już jesteśmy. Dobra, chodź, wejdziemy do środka. No jesteśmy, upiorna brama. No co jest? Upiorna brama, podróż nie powinna potrwać zbyt długo, ale obawiam się, że skutecznie mi ją przykrzy. No co jest? No jesteśmy już w upiornej bramie. Tutaj do świątyni chcesz? Nie chcesz. Dobra. Dalej szukamy miejsca twojego przeznaczenia. Tutaj. No. Matko. Do you want something? I've got better things to do, so if you don't mind, let's move this along. Jejku, widać, nie lubią jeszcze nas tutaj do tego, nawet nie wiem dlaczego. Już nawet atletyka nam. Ghost Gates. Dobra, tutaj na pewno nie. Okej. Jeszcze raz wyjdziemy. Idziesz? Pewnie, że nie idziesz, bo po co? Gdzie jesteś? No. Bramie wstrętna babo. Wow, jest. I znowu dźwięki. No, pali go. Aha. Wow, nawet dwa razy z rzędu. Jezu, ile jest tu skrzekaczy. Dobra, matko. No. I co? No jesteśmy przy tej upiornej bramie do cholery jasnej. Skolta. To jest upiorna brama. Tak, to znaczy się upiorna brama. No. Jeden pomnik. No, dobra. Kaplica, którą szczyci się upiorna brama, to pomnik. Wiary potęgi Amsfili. Czego jeszcze nigdy nie będzie w stanie pojąć. Upiorna brama znajduje się przed nią. Przejdziemy więc przez upiorną bramę i udamy się na północny wschód. Zaznaczę ci bramę na mapie, nawet idiota. Niech nie trafi na miejsce. Bo przecież jesteśmy na miejscu. Gdzieś się musi skrypt odpalić albo coś. Coś. Gdzie leziesz?
No. I co? I nic. Teraz zobaczymy, czy jak nacisnę, to coś się stanie. Tutaj. Będzie dobrze. No. No. Wreszcie. Dlaczego to trwa tak długo? Muszę być na miejscu za półtorej dnia. Pośpiesz się z łaski swojej. Jesteśmy na miejscu. Wredna babo. Ach, dobra. Nie wiem, co tu trzeba zrobić. No ja, dobra, na pewno nie mogę być po tej stronie mikrofonu. Bariery. Chodź. Ciepło, babo. Jeszcze z nią tu połażę, aż się to włączy. Już naprawdę nie mam do tego nerwów. Ty wredna, pustogłowa babo. Nie dość, że to było za upiorną bramą, to jeszcze musiałem łazić tutaj, pozabijać tyle skrzekaczy. Jezu, ja po prostu... Jeszcze dostanę tylko za to 100 sztuk złota. Koniec. Zapisujemy tutaj, a ja muszę mieć z tego satysfakcję. I tak się kończy nieopisanie dokładnie miejsca twojego celu. Nawet nie miałeś nic ciekawego przy sobie. No ale nic, tutaj w tym miejscu już zakończę odcinek, a do kopalni Ebonu udamy się w następnym odcinku. Już po prostu nie mam do tej baby cierpliwości. No nic, a więc do zobaczenia. Na razie, cześć.